Cześć, Mroczna Armio. Zapraszam Was na odcinek z serii, w której prezentować będziemy najbardziej nawiedzone miejsca na świecie. W tym odcinku przyjrzymy się bliżej mrocznym miejscom u naszego zachodniego sąsiada, w Niemczech. Jeśli chcesz więcej takich odcinków, zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco, łapkę i przede wszystkim komentarz, jeśli spodoba Ci się materiał. Oto lista nawiedzonych miejsc Niemiec. Numer 5. Kent School w Schwalmtal. Opustoszały budynek dawnej szkoły, szpitala i zakładu, w którym dokonywano zabiegów eutanazji. Żadne z opuszczonych miejsc w Niemczech nie ma tak smutnej, a momentami wręcz przerażającej historii jak Kent School w Horstedt. Pusty dziś budynek był nie tylko szkołą, jak sama nazwa wskazuje, ale także szpitalem i nazistowskim ośrodkiem, w którym dokonywano eutanazji dzieci. Budynek został wybudowany przez braci franciszkanów na początku XX wieku. W instytucji charytatywnej opieką obejmowano nawet 600 potrzebujących osób z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną, które pracowały w warsztatach lub w gospodarstwie rolnym. We wspaniałej katedrze zdobionej witrażami odbywały się występy chóru i przedstawienia teatralne, które sprawiły, że miejsce to stało się popularnym celem wycieczek kulturalnych. W latach 30. XX wieku charytatywna i filantropijna koncepcja kościoła katolickiego została zastąpiona przez ideologię zła. Liczne represje ze strony narodowych socjalistów zmusiły braci franciszkanów do opuszczenia budynku. Do końca wojny na niepełnosprawnych dzieciach i młodzieży dokonywano zabiegów eutanazji w środku podszywającym się pod szpital. Niektórzy są przekonani, że ten straszny okres w historii tego obiektu pozostawił swój ślad do dzisiaj. Opuszczone miejsce jest nazywane Domem Duchów w Nadrenii Północnej Westfalii. Niezależnie od tego, czy ktoś w to wierzy, czy nie, Kent School jest najprawdopodobniej jednym z najsmutniejszych opuszczonych miejsc w Niemczech, a kto wie, czy nie najbardziej nawiedzonym w tym kraju. Numer 4. Zamek Frankenstein. Ta historia nie wyda się interesująca bez opowieści z najsłynniejszego na świecie horroru. Sam zamek jest jednak bardziej przerażający niż książka Mary Shelley. Prawdą jest, że autorka zainspirowała się budynkiem na wzgórzu, choć nigdy go nie odwiedziła, ale historia tego miejsca jest o wiele bardziej interesująca niż książka. Zamek został zbudowany w 1948 roku dla rodziny Frankensteinów, ale około 1600 roku ród wymarł. Mówi się, że dwa główne duchy nawiedzają to miejsce jeszcze dziś. Pierwszą z nich jest Anne Marie, była kochanka ostatniego spadkobiercy rodziny Frankensteinów. Kiedy mężczyzna jechał się z nią zobaczyć, miał wypadek i nigdy do niej nie dotarł. Legenda głosi, że umarła ze złamanym sercem, kiedy wciąż wyczekiwała ukochanego, wędrując po zamku. Drugim duchem był Konrad Dipple von Frankenstein, który był alchemikiem, naukowcem i szabrownikiem grobów. Wiadomo było, że eksperymentuje z martwymi ciałami, więc mieszkańcy miasta chcieli się włamać do zamku, nikomu się jednak to nie udało. Konrad popełnił samobójstwo w swoim laboratorium, ale jedna ze stworzonych przez niego kreatur uciekła i wciąż znajduje się w lesie. Co więcej, mówi się, że jego duch wciąż przebywa w laboratorium, przeprowadzając dziwne eksperymenty. Jeśli chcecie zwiedzić ten nawiedzony zamek, możecie go znaleźć 30 km na południe od Frankfurtu i sprawdzić, czy w legendzie, którą każdy zna od dawna, jest ziarno prawdy. Numer 3. Nawiedzony szpital śmierci Belitz-Heilstätten. Opuszczony szpital w Brandenburgii, lecznica dla gruźlików w Belitz była ewenementem na skalę światową. Założono ją na początku XX wieku z przeznaczeniem do leczenia przeciętnej klasy roboczej III Rzeszy oraz mieszkańców Berlina. Wyjątkowe były jednak warunki, w jakich poddawano chorych kuracji. Porównać je można było z najlepszymi ośrodkami medycznymi na świecie, w których mogli leczyć się tylko bogaci i wpływowi ludzie. W Belitz luksusy były dostępne dla każdego, bez względu na klasę pochodzenia czy status społeczny. Kaflowane łaźnie, dostosowana dieta, przestronne i nasłonecznione pokoje to tylko kilka z powszednich standardów, jakie panowały na terenie uzdrowiska. Na początku XX wieku nie znano lekarstwa na gruźlicę, dlatego każdy sukces w leczeniu był wart wysiłku. Wielu chorych,
poniosła jednak śmierć w murach Beilitz Helistaten Sanatorium. Podczas swojego funkcjonowania na terenie uzdrowiska nie obyło się bez historii mrożących krew w żyłach. Na jej terenie w 1989 roku doszło do brutalnego zabójstwa 5 kobiet oraz niemowlaka przez Wolfganga Schmidta, nazwanego Bestią z Beilitz. Zbrodniarza udało się złapać w 1991 roku dzięki portretowi pamięciowemu utworzonemu przez 12-letnią dziewczynkę, której udało się uciec przed zabójcą. Spędził on 15 lat w więzieniu, w którym był objęty leczeniem psychologicznym. Finalnie po odsiedzeniu wyroku w roku 2009 przeszedł operację zmiany płci i został panią Beatę Smith. Niestety nie był on jedynym psychopatą, którego uzdrowisko przyciągnęło w swoje progi. W roku 2008 doszło tutaj do zabójstwa modelki, która zgodziła się uczestniczyć w sesji fotograficznej Michaela E. Została pobita na śmierć i później wykorzystana seksualnie. Za swoją zbrodnię Michael F. otrzymał 10 lat pozbawienia wolności. Miejsce z niewątpliwie mroczną historią, i to nie jedną, która wsiąknęła w mury tego obiektu. Czy jest nawiedzany przez duchy umarłych? Być może warto byłoby się w niedalekiej przyszłości o tym przekonać. Numer 2. Nawiedzone sanatorium Au Bad Schlema. W celu podniesienia zdrowia, w tym samym produktywności górników wydobywających uran, w latach 50. rozpoczęto budowę nocnych sanatoriów. Pierwszy tego typu w NRD powstał w 1955 roku w Niederschlema. Tutaj górnicy mogli zatrzymać się na koniec swojej zmiany i znaleźć odpoczynek oraz opiekę medyczną. Po reszcie nocy nastąpiła kolejna zmiana następnego dnia. Ten rodzaj krótkiego odpoczynku był zwykle możliwy na okresy od 2 do 4 tygodni. Niekiedy wysyłano nawet całe brygady do nocnego sanatorium na wypoczynek zbiorowy. Tu też na początku wprowadzono wstępne oględziny. Wraz z przełomem w 1990 roku wydobycie uranu, a co za tym idzie również biżmutu, przeszło w dużej mierze do historii. Nocne sanatorium nie było już potrzebne. Zamiast tego utworzono tu dom spokojnej starości. W 2001 roku rozpoczęto remont domu opieki dla osób starszych przy Hochstrasse w Bad Schlema. Aby stworzyć niezbędną przestrzeń do prac budowlanych, seniorzy przenieśli się tymczasowo do dawnego sanatorium nocnego. Przybywali tam do zakończenia prac remontowych w listopadzie 2003 roku. Od tego czasu teren w lesie Auertalstrasse stoi pusty. Mówi się, że w tym miejscu straszy. Pozostały tam dusze umarłych w dawnym ośrodku spokojnej starości. Jeden z niemieckich youtuberów badających zjawiska paranormalne natknął się tam na niecodzienne, przerażające zjawiska. Bardzo prawdopodobne, że miejsce to skrywa mroczne tajemnice. Numer 1. Nawiedzony las Schwarzwald, tak zwany Czarny Las. Wielu mieszkańców Niemiec twierdzi, że to jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie. To właśnie w tym lesie rodziło się wiele historii, a swój początek miało wiele legend i rozgrywało się wiele dramatycznych wydarzeń. Nic dziwnego, że po tylu latach miejsce to wciąż potrafi działać na wyobraźnię. Zmrozić krew w żyłach potrafi szczególnie fakt, że Schwarzwald, czyli Czarny Las, jest uznawany za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Niemczech. Schwarzwald to niewielki masyw górski, który dawniej był porośnięty gęstymi lasami. Miejsce to spowijał mrok. Było tam niezwykle ciemno, gdyż drzewa nie pozwalały przedostać się promieniom słonecznym. Stąd też wzięła się nazwa Czarny Las, która funkcjonuje do dziś. Każdy, kto zapuści się w głąb Schwarzwaldu, na własnej skórze poczuje, jak przerażające jest to miejsce. Według legend dawniej żyli tu zbóje i czarownice. Dziś mówi się, że można spotkać tam wilkołaki, czarownice, a nawet samego diabła. Jedna z plotek głosi, że można spotkać tam wysokiego, bardzo oszpeconego mężczyznę z wyłupiastymi oczami i wieloma ramionami. Nie cichną również historie o jeźdźcu bez głowy, który przemierza las na swoim wielkim, białym rumaku. Krążą pogłoski, że przechadzając się w głąb lasu, można natknąć się na mroczne lalki, porozwieszane na niektórych z drzew. I choć jest to miejsce mocno turystyczne, mało kto odważy się zapuścić tam po zmroku. Na temat Czarnego Lasu narosło dużo legend, ale czy któraś z nich jest prawdziwa? Trzeba się o tym przekonać na własnej skórze. Na dzisiaj to wszystko.
Napiszcie, które z tych miejsc chcielibyście, żebyśmy odwiedzili. A może powinniśmy udać się na wielką wyprawę do Niemiec i zbadać wszystkie te obiekty? Dajcie znać, co sądzicie. Będziemy wdzięczni za każdego suba, łapkę i komentarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.